Dobry wieczór Państwu, Michał Murgrabia. Zapraszam do programu Komentarz Mediów Narodowych, w którym porozmawiamy o tym, po co nam Polska, ale również o teologii geopolitycznej. Serdecznie Państwa zapraszam. Moimi Państwa gościem jest ksiądz prałat Roman Kneblewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam Proszę... serdecznie pana redaktora i serdecznie witam Państwa. Proszę księdza na początek o wyjaśnienie takiego terminu, którego dzisiaj, którym dzisiaj się ksiądz prałat ze mną posłużył w rozmowie, która prowadziła do tego wywiadu, tak. w której się umawialiśmy na pewne tematy. Teologia geopolityczna. Dlaczego akurat taki zwrot i czy istnieje w ogóle coś takiego? Tak, istnieje. Teologia to jest inaczej... Boży sens czegoś, więc tak? może być teologia praktycznie wszystkiego w tym, w tym rozumieniu, tak? Yy, takim szerokim. Także yy, no a teologia yy, geopolityczna to jest, no mamy jakieś położenie, prawda? I to jest modny temat, często się mówi o, ge o geopolityce ostatnio, tak, i no przeważnie ludzie utyskują na nasze położenie, takie powiedzmy, między dwoma mocarstwami. Yy, i tak między, między, powiedzmy, tamtym młotem a kowadłem, gdzieś tam usadowieni, ale e, zapominamy o tym, że e, takie, a nie inne położenie geograficzne kraju ma też jakiś sens Boży, istnieje w planach Bożych. No Ja nie wierzę w żadne przypadki, prawda? No, przypadki są w gramatyce, natomiast w życiu nic się nie dzieje przypadkowo. Pan Bóg prowadzi. No i też. E, Pan Bóg przed wiekami, od samego początku, powierzył nam szczególną misję, nam Polakom, no również można powiedzieć i naszym braciom Węgrom, a z drugiej strony Europy, prawda, od zachodu też i poniekąd Hiszpanom. Tak? Misję rycelstwa przedmurza chrześcijańskiego, przedmurza chrześcijaństwa, przedmurza chrześcijańskiej Europy. Najpierw to mieliśmy, mieliśmy graniczyliśmy z Poganami. Na północy. To był, taki był początek. Później z kolei yy, granica z islamem, który, który dążył do podboju Europy, ta była z kolei ta przebiegała na południu, trochę na Południowym Wschodzie też. Ale to yy, i to nas tak sytuowało od, od samego początku i w ciągu wieków. Tak? Byliśmy tym na, yy, jak gdyby na froncie chrześcijańskiej Europy, powołani do tego, żeby odpierać te ataki. No i tak ja tak tłumaczyłem, że yy, Wyobraźmy sobie idealne miasto takie średniowieczne. Było coś takiego, jak ideał miasta taki, czyli na planie koła, powiedzmy tak, skrzyżowane główne ulice, potem od tego mniejsze odchodzą na środku rynek. No, czyje miejsce jest na rynku i na uliczkach graniczących z rynkiem? No, oczywiście tam są kupcy, rzemieślnicy tak? I taka głównie rola tych narodów, które tam gdzieś w tej Europie, yy, w środku Europy tam gdzieś egzystują od wieków. Natomiast czyje miejsce jest na murach? Oczywiście, rycerzy. I taką właśnie misję Pan Bóg nam powierzył, tego rycerstwa przedmurza. I, i, i to jest, i to nas sytuuje też właśnie właśnie tak yy, geopolitycznie. No teraz już powiedzmy. Inaczej te granice przebiegają, ale pozostała ta cecha nasza, mentalności polskiej, prawda? Jesteśmy do tego powołani i to nic nie straciło na aktualności, tylko metody są inne, tak? Teraz trzeba walczyć też w dyskusji, walczyć w mediach, walczyć na słowa, walczyć na, no, na różne sposoby, żeby właśnie bronić. Chrześcijaństwa bronić, bronić Kościoła katolickiego, bronić naszej moralności przed zakusami rozmaitymi, prawda? Z, y, może niekoniecznie z zewnątrz w sensie takim już dokładnie geograficznym, ale z zewnątrz y, w sensie jakimś takim jakościowym, powiedzmy, tak? To jest jedno. Teraz druga rzecz, zauważmy, że to, co sytu, y, że usytuowani jesteśmy pomiędzy y, Niemcami, tak z grubsza mówiąc, a Rosją, tak? Może w tej chwili nie bezpośrednio, no ale to jest ten, ten, y, takie usytuowanie od wieków było. I proszę zauważyć, jak my się różnimy bardzo mentalnościowo i charakterem narodowym, mentalnością od zarówno Moskali, jak i Niemców. Tak? Jedno i drugie i Niemcy i Moskwa zostały jakoś tam państwowo, mentalnościowo zbudowane na fundamencie bizantyńskim. Tak? No tutaj w Ros w Rosja, no jeszcze wtedy Rosji nie było, ale powiedzmy tam te księstwa rozmaite ruskie, między innymi księstwo moskiewskie, no to przyjmowało Jakieś tam, powiedzmy, no, kulturowe dobrodziejstwo, prawda, i tak samo też i, i religię y, z Bizancjum I to spowodowało, a, a Niemcy z kolei, no, cesarzowa, y, wniosła jako wiano też ten, ten sposób myślenia, y, bizantyńską kulturę. No i, i to bardzo mocno zaważyło też. Na mentalności niemieckiej. No, oczywiście różnią się Niemcy od, od, od Rosji, tak, bo no, w wydaniu niemieckim to Bizancjum jest takie bardziej jednak trochę łacińskie, takie bardziej po europejsku cywilizowane, tak? Natomiast no, z wyjątkiem nazizmu, bo to było pogaństwo w ogóle. Ale to natomiast no, Moskale to jest, taka, to jest jeszcze inny przypadek, bo to jest Bizancjum w wydaniu takim powiedzmy kasabsko mongolskim tak? Tam też i Mongołowie wielką krzywdę wyrządzili. No, kiedyś już ta kijowska czy, czy księstwo nowogrodzkie, no, to to była Europa. Tak? No ale tu potem, potem tyle lat pod niewolą mongolską spowodowało, że to raczej się wytworzyła mentalność taka bizantyńsko azjatycka coś takiego. No i teraz, co za tym idzie? No, nie, zarówno Niemcy, jak i Rosja mają ducha kolektywizmu w sobie. To jest wręcz takie. No, I tam mocne, takie, mocna taka państwowość, która narzuca jednostce wszystko. Tak? I to jest w jednym i w drugim przypadku. Zauważmy, że nigdzie państwo w żadnych innych, w żadnych innych germańskich krajach państwo nie ma tak potężnego. Wręcz czasami potwornego znaczenia, jak w Niemczech. I, i to też nie, nie bez przyczyny tacy filozofowie, jak tam powiedzmy Kant czy Hegel, właśnie w Niemczech mogli powstać i, i, tam, i tam te swoje teorie tworzyć. Tak? Ale to jest, to jest ten, ten duch taki, jakiegoś takiego, takiego państwa wszechogarniającego, yy, dominującego, dyktującego wszystko, a jednostka właściwie się nie liczy. Tak? Jednostka yy, i, to, i podobnie w Rosji, tak jednostka niczym, jednostka zerem, tak? no, no, to jest to, jest to. Yy, zupełnie yy, zupełne przeciwieństwo naszej mentalności, gdzie yy, ten personalizm nasz, salmacki, zresztą doskonale, cudownie wpisujący się w personalizm chrześcijański, bo to jest to. No przecież, jak, jak Salmaci się modlili, czy, czy w dalszym ciągu, jak się modlą, modlitw, słowami modlitwy pańskiej, no to jest modlitwa rzeczywiście człowieka wolnego, tak? Oj, Ojcze nasz, tak? I to jest, i to jest to, ta zgoda, prawda? Przyjść krw... przy... święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. No to jest inne wydanie. W wydaniu takim naszym, polskim, sarmackim to jest modlitwa człowieka wolnego, który po prostu mógłby zawetować, prawda? Ale on się zgadza i poddaje się woli Bożej, tak? Ale w poczuciu wolności to się dzieje. A nie jest łatwo poddać się woli Bożej zresztą. Więc... Tak. No i, to, i wolność, jak to zresztą, to ja, to ja mówię za Grzegorzem Braunem, bo to jest jego, jego takie powiedzenie, że wolność była w ciągu wieków naszym towarem eksportowym. Wolność eksportowaliśmy. Do, yy, zarażaliśmy w sensie pozytywnym, tą naszą wolnością inne narody, inne narody nam jej zazdrościły. Bo o takiej wolności, jaka panowała w naszej Rzeczypospolitej, no to gdzie indziej nie mogli sobie nawet pomarzyć, prawda? Nawet pomarzyć, nie? I to było to takie poczucie, to yy, zasada zgody, która powstała na, yy, na mocy konstytucji Nihilnowi w, w roku pańskim 1505, tak? zwana niesłusznie liberum veto, no to było też w poczuciu właśnie tego personalizmu, tego yy, jak, jaką wartość ma każda osoba ludzka? tak? Każdy z, yy, z obradujących mógł krzyknąć systoaktywitatem, przerwać obrady. Tak? Systoaktywitatem, czyli wstrzymuję czynność. Obrady sejmu zostały przerwane, ale po, nie po to, żeby zrywać sejmy. To się stało dużo później, to dopiero 164 lata od wprowadzenia tej zasady, a to jest, a to jest szmat czasu, kochani to, to, to no, Niechby teraz współczesny, współcześni posłowie na Sejm mieli 164 lata wytrwać, mając tak potężną władzę, ciesząc się tak niewyobrażalną wolnością, mogliby zrywać Sejmy, aby tego nie robili w poczuciu odpowiedzialności, tylko budowali potężne, bogate państwo. Tak? Więc to było to. i yy, tak samo powiedzmy wolna, i to służyło mediacyjności, tak? Ktoś krzyknął sister aktywitatem, żeby tam nie przegłosować czegoś pochopnie i wyłuszczał swoje racje. A dlaczegoż to, panie bracie, wstrzymałeś nam czynność? albo widzicie, wasz mościowie, racja moja taka, a taka. Mylisz się, właśnie to wy się mylicie. Skakali sobie nieraz do gardeł, ale zawsze pod koniec w protokole było, był zapis Konkordia, czyli zgoda. Przeważnie ten, który wstrzymał czynność, poddawał się, skoro nie przekonał większości i zgadzał się, ale były też przypadki, i to nawet nieodosobnione, że ten pojedynczy głos sprzeciwu przeważał i mu nawet dziękowano. A, a, a toś nam, panie bracie, otworzył oczy, o tym nie pomyśleliśmy na przykład. Tak, tak też bywało. No więc to był ten wybujały personalizm, tak? I on, on w naszej mentalności ciągle tkwi też, tak? Poczucie wolności. Następnie y, polszczyzna, proszę zauważyć, nie zna takiego pojęcia jak Glajszalt czy Urawnilowka. My to. Importujemy po prostu, tak? I tego zjawiska też w Polsce nie było, to gdzieś tam się zaczęło, niestety, yy, tak jakoś tam się zadomowiło, yy, pod wpływem chyba tej okupacji sowieckiej, tych całych lat PRL-u i tak dalej, że coś takiego dało o sobie znać, ale tak w ogóle, to nie jest w naszym charakterze narodowym, żeby równać w dół. Nie, w Polsce się zawsze równało w górę, tak? Yy, pan budował dwór, ale potem zobaczył, że, że, że większy, jakiś tam bogatszy pan, magnat jakiś, budował sobie coś na kształt pałacu, no to zaczął też ten dwór przypominać taki, taki pałacyk. A z kolei chłop, który mieszkał gdzieś w Lepiance, wybudował sobie chatę taką na kształt tego pierwotnego dworu. I tak powiedzmy, się równało wzwyż zawsze, tak? Nawet w międzywoju, no powiedzmy, szedł ktoś, no. Robotnik, powiedzmy, tak? Czy na jakiś na bal ubierał się elegancko, prawda? Elegancki garnitur, krawat, czy mucha, czy coś takiego. I on po prostu naśladował. Y on jak występował tak jak pan, tak jak w tej piosence, prawda yy, warszawskiej, dziś panna Andzia ma wychodne, dzisiaj sama wielka dama, tak? Dzi dzisiaj ma jak pani piórko modne. Tak no więc to jest to, prawda? To było zawsze ta chęć równania w prawda? Nie żaden Glejszalt, czyli zrównać, powiedzmy, tam pod butem wszystkich równo, tak trzymać gdzieś tam na dole, ani urawniłowka też, bo to znaczy mniej więcej to samo, No zawsze jest. Inny odcień znaczeniowy w, w, w zależności od nacji i jej specyficznej kultury. Ale z grubsza znaczy to samo. Równanie w dół to nie jest polskie, powiedzmy, tak? Mhm. Zapytam, no by... więc i tu jeszcze jedna Dużo. rzecz, może tak, jeszcze, jeśli można. Bo właśnie teraz y, my się znaleźliśmy w ten sposób, tak? Pomiędzy tym jednym, a drugim wydaniem Bizancjum, również pomiędzy, y, z czasem pomiędzy różnymi religiami. No bo tak, bo. Y, Rosja no, z, Biz z Bizancjum y, przyjęła obrządek wschodni, no jak doszło do schizmy, no to z całym dobrodziejstwem inwentarza, tak? Więc stanie schizmy w stosunku do Rzymu. I, no co, czym się charakteryzowało, charakteryzuje prawosławie? Niezmienną uległością wobec władzy świeckiej, wobec, wobec cała, prawda? Przed całem, no to no. No to na czworakach się, prawda, tam w Moskwie pełzało. Dosłownie, to nie w przenośni, prawda, na kolanach i rękach tak, i na dłoniach. Tak, tak, tak się poruszali się w obliczu cara. No w Polsce nie do pomyślenia, prawda. Majestatowi się dawało należny pokłon, o w taki sposób powiedzmy, tak, z ręką na sercu, ukłon, ale nawet na początku, przynajmniej w XVI wieku, jeszcze czapki nie zdejmowano, nie czapkowano, nawet przed królem. To później taki zwyczaj potem nastąpił. Nad, no i to jest, a z kolei w Niemczech, no Niemcy właśnie dzięki, znaczy dzięki w cudzysłowie, bo to nad tym należy upolewać, znaczy tam mogło powstać, tam był podatny grunt na herezję Lutra, właśnie też dlatego, że tam to, ta dominacja państwa. Ten kolektywizm, taki to całe Bizancjum powodowało, że tam, że tam, prawda, no, tam to mogło swobodnie przejść i się zadomowić, i, i to jeszcze było, stało się podporą dla tych wszystkich niemieckich państewek, tak? dla, dla książąt i tak dalej. No i tu jest ta różnica. Także tu, jeżeli, jeżeli patrzymy na jakieś tam konflikty, powiedzmy, czy coś takiego. no granica polsko-niemiecka była jedną z najbardziej spokojnych w ciągu wieków w Europie, to jest inna sprawa, ale, ale były tam zawsze jakieś takie sprzeczności interesów i coś takiego, ale, czy, ale teraz patrzymy na to, prawda, na ostatnie czasy, najnowsze, tak, wojna, prawda, dwóch, kolejny rozbiór Polski między, między Rzeszę Niemiecką, a bolszewickie Sowiety, tak. Ale tutaj też bym się dopatrywał nie tylko samego nieszczęsnego położenia geograficznego, ale właśnie tego usytuowania pomiędzy. Protestantami, a tak, schizmatykami. Protestantami, tak, heretykami, a schizmatykami i, po, i pomiędzy y, dwoma takimi kolosami o skrajnie odmiennej od naszej mentalności, która nigdy no, no po prostu y, zarówno jedni jak i drudzy, zwłaszcza no plusacy powiedzmy może tam spośród Niemców tak szczególnie jak i Moskale no nienawidzili polskiej wolności i to była taka mieszanina powiedzmy megalomanii takiej y, z kompleksami niższości jednak z kompleksami wobec naszej wobec tego naszego ducha rycerskiego wolnościowego wobec naszej Przepięknej i przebogatej szlacheckiej kultury, to jakiś taki kompleks zawsze drzemał, i to też tymi państwami jakoś w, w, w relacjach politycznych z nami powodowało. Podobnie też potop szwedzki, przecież Szwedzi, którzy nas napadli, to tak. też byli heretycy, więc Oczywiście. można iść Oczywiście. tym tokiem rozumowania dalej. Ja jednak chciałem zapytać na księdza Prałata o to, czy historia Polski jest historią wyjątkową. Jest. Co jeszcze świadczy o tym, że taka właśnie jest ta historia? Zanim jednak oddam księdzu głos, krótki komunikat dla Państwa. Pamiętajcie, aby wcisnąć ikonę kciuka w górę, pamiętajcie, aby zostawić komentarze, być może macie jakieś pytania. Piszcie też na czacie, jeżeli jakieś pytanie jest teraz do księdza Polata. Polecam też Państwu wchodzenie na stronę marszniepodległości.pl, dalej strefa sponsorów i gadżety. Tam czekają na Państwa cegiełki. Ja szczególnie polecam Państwu książkę, która <laughs> jest objęta patronatem mediów narodowych, książkę Złoto o ukrytych sprawach żydowskich i najnowszy numer Magna Polonia, który jest zatytułowany jest Po co nam Polska? Takie będzie kolejne pytanie, ale najpierw to pytanie o tą wyjątkową historię Polski. Co jeszcze o tym świadczy, że taka właśnie jest ta historia? No absolutnie wszystko, prawda? Y to, co, to o, czym, o czym już wspominałem, prawda? No ten, to usytuowanie i y, w, sprzężone z naszym charakterem narodowym wyjątkowość taka, że my jesteśmy właśnie tym rycerstwem przedmurza, zawsze byliśmy nim i y, y, jesteśmy, y, podobnie jak nasi bracia Węgrzy, tak, y, y, trochę może też i gruzini, y, mamy mentalność kulturę szlachecką z całym dobrodziejstwem inwentarza. To są jak Jakby powiedział klasyk i plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? ale, ale jest to typowa mentalność i kultura szlachecka, wyjątkowa. No i możemy, nie mamy się czego wstydzić, bo tą, stworzyliśmy kulturę wyjątkową, bezcenną po prostu, skarb w Europie. To podczas gdy w innych krajach tam jakiś, jakaś tam, jakiś tam niewielki procent czy wręcz promile tylko arystokracji tam y, <grym>, był, jak to się mówi kolokwialnie, kumaty, tak? y, to u nas y, szlachta była na najwyższym poziomie kultury. Na najwyższym po prostu. Y, taki szlachcic, no może z wyjątkiem tych, tych tam zagrodowych, czy tam, czy tam szlachty mazurskiej, takiej najbiedniejszej, no to y, w, biegle znał i... Łacinę, tak? I Pismo Święte pisał Kon amore, tak, dla, dla, po prostu dla rodziny, dla gości, dla zabawy, pisał wiersze, ale to była poezja na najwyższym poziomie europejskim. I to, i to, i to powszechne było po prostu, tak? Więc to bogactwo kulturowe niesamowite. Następnie no, stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju unikalny ustrój. Wręcz taki opiewany przez Arystotelesa jako, jako doskonały, taki, który łączył w sobie cechy demokracji, monarchii i, no i poniekąd jakiejś taki, powiedzmy, no nazwijmy to arystokracji. Ale w każdym razie przede, przede wszystkim, no i to była jedyna, tak uważam, to jest moja opinia, ale uważam, że to była jedyna w dziejach świata udana demokracja. Ona była oczywiście sprzężona z monarchią i miała silne podstawy, bo była na fundamencie wiary katolickiej budowana. No ale później magnateria, zdrajcy zaczęli niestety przeważać i zaczęli rozkładać no tak, Polskę to, od środku. To też było tak na takiej zasadzie trochę, że... Bo trochę im przypisujemy też może na wyrost pewne cechy negatywne. Oni owszem, przyjmowali chętnie prezenty na przykład od, 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 tam, od, od cara czy od, czy od innych, tak? Ale myśleli sobie, rozumowali pewnie w taki sposób, że no, jeżeli to moją familię może umocnić i przysporzyć potęgi, wpływów, bogactwa i tak dalej, dlaczego bym nie miał brać podarków i, jakiegoś, i jakichś faworów poczynić tam temu czy, czy obemu? Ale im się wydawało, byli święcie przekonani, że to Eldorado, którym się cieszyli nasi przodkowie, nigdy się nie skończy. Bo byliśmy zdecydowanie najbogatszym krajem w Europie, jeśli chodzi o poziom życia ludności. Bo nie, nie chodzi o skarpaństwa, to był inny ustrój, tak? ale w rękach poszczególnych ludzi. I to, dobroby, tylko, to I to nie tylko obywateli, ale również, również bogaci byli, pod, byli żyjący, ludność była żyjąca w poddaństwie. Chłopstwo było bardzo bogate w Rzeczypospolitej, podczas gdy gdzie indziej przymierali chłopi, umierali z głodu wręcz. Bo tak było i w Niemczech, i we Francji, i w Anglii, z głodu umierali po prostu, nie mieli co jeść. To u nas y, chłopi na Ukrainie na przykład mieli wieloletnie ulgi, tam zwolnienia z czynszu i tak dalej, i mieli nawet po kilkadziesiąt sztuk bydła na własny użytek. Ta pańszczyzna, którą odrabiali, prawda, zamiast czynszu na przykład, no to była bardzo niska tak naprawdę za użytko w zamian za użytkowanie tej ziemi pańskiej, którą obrabiali, tak? Mieli dużo dni wolnego, teraz by się, teraz by się chciało tyle mieć. Tak? No i to jest tak, że ta, ktoś mi kiedyś powiedział w dyskusji, no tak, ale tak dobrze nie było, bo wyszedł dekret królewski, który zabraniał chłopom nabywać ozdoby ze złota. A ja mówię, no ale o czym to świadczy? Że stać ich było nawet na kupowanie ozdób ze złota, a gdzie indziej z, z głodu umierali. Tak? No więc to jest, my byliśmy najbogatszym państwem, potęgą militarną. O najwyższej kulturze, no to był fenomen po prostu. Fenomen. I no i też fenomenem było to, że, że tutaj ta nasza szlachta, która stanowiła jakby nie było 10% populacji całej, ciesząc się taką wolnością, jakiej gdziekolwiek indziej nie mogli sobie nawet pomarzyć, i mając tak potężną władzę w ręku, przez, przez długi czas tego nie nadużywała, ale budowała potężne, bogate państwo. No i o poczuciu odpowiedzialności. To było poczucie odpowiedzialności. Więc to jest, to jest zewszechnia fenomen. Teraz, przejdźmy teraz do może tego, co bardziej współczesne. Tak. Tu mamy całe tło już zarysowane, historię, trochę tej teologii geopolitycznej. Po co nam Polska dzisiaj? Po co nam? No pisałem taki artykuł do Magna Polonia też tak i zatytułowałem ten artykuł. Po co nam my? Po co nam my? No bo Polska. Po, Polska, czy Polskość, powiedzmy tak, stanowi istotną część naszego jestestwa, po prostu jako Polaków. To no tego się nie da oddzielić, po prostu. Jeżeli, jeżeli pozbywamy się, zapominamy o naszej ojczyźnie, o, naszej, o naszym wspaniałym dziedzictwie narodowym, tak? gdzieś tam się od tego separujemy, to po prostu rezygnujemy z własnej, jak gdyby, osobowości z własnej tożsamości przestajemy być sobą, tak naprawdę. Zresztą to nie jest być Polakiem, to nie jest kwestia jakiegoś tam przypadku, czy, czy, czy jakiegoś wyboru, czy coś takiego, to jest też powołanie boskie. Pan Bóg powołuje nas do tego, tak? Jak już wspomniałem, zwierzył nam misję dziejową do pełnienia obrony chrześcijańskiej Europy, obrony chrześcijaństwa i to w dalszym ciągu jest aktualne. W dalszym ciągu jest aktualne. My mamy, my mamy pilnować tego, żeby wartości naszych, które dziedziczymy, tradycyjnych i, i o nie walczyć w każdym dostępny nam sposób. Oczywiście godziwie. Tak? A co z dzisiejszym orężem takim? Bo wtedy miecz raczej starano się odbierać, odpierać te różne najazdy, ataki zbrojnie, a dzisiaj co jest takim orężem dla nas? No dzisiaj orężem jest, jest walka, powiedzmy, ideologiczna, w dyskusji, tak? w mediach, no choćby tak no, no w internecie, w telewizji. No, powinniśmy robić wszystko, żeby odzyskać media, żeby te media się znalazły w rękach, w rękach katolickich polskich. Nie tylko takie media, powiedzmy, z całym szacunkiem dla mediów narodowych, na przykład tak i tak dalej, no, ale są media jednak po prostu obiektywnie mówiąc niszowe trochę. tak. Natomiast chodzi o to, żeby do głównego nurtu tego, żeby, żeby oczyścić ten główny ściek, powiedzmy, tak, medialny i tam. Tak samo no, w internecie, tak? to ja to zawsze podkreślam, no siedzisz człowieku kilka godzin przy, przy komputerze. I jak się zajmujesz jakimiś tam bzdetami, jakieś gry, czy tam inne tam jakieś takie, co tam jakaś yy, księżna jadła na śniadanie i tak dalej, no to raczej udostępniaj pozytywne, wartościowe treści, propaguj to, tak? Yy, tutaj coś udostępnij, tam zalajkuj, tam skomentuj, ale żeby to w takim kierunku szło, oddziaływania ku <laughs> temu, do czego powołani jesteśmy, do, do czego obrony jesteśmy od wieku właśnie powołani. Prawda? To tak, powiem. No następnie, potężną broń mamy, tak? Potężną, to jest broń cudowna. No nawet taki filmik tam w moim wideoblogu Tubacordis na YouTube, ja taki kiedyś taki zatytułowałem Cudowna broń. Tą cudowną bronią jest, no, tu jest, zawsze mi, mi tam się nieraz pytają, czy to jest co to ja mam obrączkę na palcu? No tak, to jest obrączka, w sensie w kształcie obrączki jest, tak, ale nie obrączka ślubna, tylko różaniec w kształcie, że dziesiątek różańca w kształcie obrączki, tak, to jest. I ten różaniec, yy, no w domu to mam taki, taki większy różaniec, prawda, czy nawet parę, ale, ale w drodze, jaki jestem, czy coś takiego, to jest bardzo praktyczna rzecz, ale to jest po prostu cudowna broń, tym możemy wiele zdziałać. I co mnie cieszy niesamowicie, że są takie jaskółki zapowiadające wiosnę jakiegoś chyba odrodzenia się katolickiej, wielkiej, przynajmniej wielkiej duchem Polski. Yy, takie, takie akcje oddolne, jak Różaniec do Granic, jak Różaniec mężczyzn. Prawda? No, piękna sprawa, jak się widziało tych iluś tam facetów, tłum całkiem spory, marszujących i, i modlących się na różańcu. I teraz też był marsz różańcowy. Tak, no to piękna sprawa. No, przecież to jest nawiązywanie do naszych najlepszych tradycji narodowych. Przecież dawni hetmani, rycerze, generałowie, oficerowie wojska polskiego nie wstydzili się tylko publicznie, nawet głośno, wspólnie modlili się na różańcu. Tak? No, no, taki już, no to już kryształ, przykład, generał Haller, tak, prawda, no ale to on miał tam zresztą ileś różańców i też cały zbiór relikwii świętych i tak dalej. To był bardzo, człowiek bardzo y, głęboko wierzący i mocno praktykujący, ale to dawniej dla oficera nie było wstydem wyjąć różaniec na przykład w pociągu czy gdzieś, czy prawda, i publicznie się no, y, 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 modlić, tak. Dawał świadectwo w ten sposób. I tu coś takiego, jakby się odradzało w naszym nauce. To mnie bardzo osobiście cieszy. To jest potężna broń w walce z szatanem. Najpotężniejszą, naj, największą moc egzorcystyczną ma tak msza święta, adoracja najświętszego sakramentu i to polecam adorację w ciszy, bo diabeł lubi zgiełk, a Pan Bóg w ciszy przemawia. I yy, właśnie różaniec. A szczególnie różaniec odmawiany po łacinie, bo to jest język sakralny i on ma jeszcze większą moc egzorcystyczną niż różaniec od, odmówiony w języku potocznym, takim czy innym. No tak już jest. To egzorcyści zgodnie stwierdzają, że jak. bo diabeł nie lubi różańca. jak słyszy zdrowa śmiało i tak dalej, tam odmawiany różaniec, to się denerwuje, a jak słyszy ave Maria, gracja plena, to się wścieka po prostu, tak? Bo to jest, to jest właśnie sfera sakru. Ten język powstał, znaczy został oczyszczony, to nie był język potoczny. Bo po łacinie mówiono w różnych prowincjach wtedy i tak się wykształciły języki romańskie, ale to nie jest ta łacina. To była od początku łacina oczyszczona, dostosowana do potrzeb liturgicznych, od początku jako język sakralny, z zasadami fonetycznymi charakterystycznymi dla IV wieku, już, prawda, po Chrystusie, ale to była łacina właśnie taka dostosowana, spreparowana dla potrzeb świętej liturgii. I to, jest, I to jest to, tak działa powiedzmy, jak no, diabeł się tego boi, podobnie jak się boi wody święconej, i to tak porządnie święconej, z egzorcyzmami, z solą egzorcyzmowaną, i tak dalej. Jak się, jak się jak nie, nie cierpi kadzidła, muzyki organowej. Chowału Gregoriańskiego, no bo gitarka moja czy nie przeszkadza się. Bardzo dobrze. Proszę jej się mam następne tak. pytanie. Tymczasem dziękuję Państwu za to, że udostępniacie nasze materiały z mediów narodowych, również to nagranie przekazujcie <coughs> też 1% swojego podatku. KRS w tym momencie jest na Państwa ekranach, monitorach i proszę też, abyście wchodzili na podległości.pl Tam czekają na Państwa gadżety, między innymi właśnie książka Złoto objęta patronatem mediów narodowych. Bardzo dobra pozycja. Serdecznie ją Państwu polecam i najnowszy numer Magny Polonii, właśnie zatytułowany Po co nam Polska? Księże prowadzicie. czy nasi przodkowie nie zdawali sobie większej sprawy z tego, po co nam Polska, niż my dzisiaj? Bo takie można odnieść wrażenie. Tak, to znaczy nasi, nasi przodkowie mieli doskonałą świadomość tego, tak, doskonałą. I mieli takie poczucie... Yy... Czy tam to nie, było, to, to nie było czymś złym zabarwione. Tam nie było jakiejś takiej, powiedzmy, pogardy poniżającej czy coś takiego, ale mieli poczucie pewnej wyższości, takiej, takiej słusznej dumy z tego, prawda, co, co stanowimy. Jakie, jakie wspaniałe prawda, tutaj stworzyliśmy królestwo i, i, i tę demokrację szlachecką, i, i ten i ustrój, kulturę, potęgę gospodarczą i militarną. No oni mieli poczucie słusznej dumy i to tak przewija się na przykład w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska, powiedzmy, tak? Pasek był na wyspie Bornholm, wtedy kiedy tak jak tam jak Czarniecki yy... Do, Pozna do poznania po szwedzkim zaborze, tak dla ojczyzny ratowania, rzucił się przez morze. No, przez morze to była właśnie ta wyspa Bornholm, prawda? Duńska, która była tam w rękach szwedzkich. No i tam na Bornholmie jakiś czas pozostawali Polacy, tak, na tej wyspie. No i Jan Chryzostom opisuje swoje wrażenia. No i takie, z takim pobłażaniem, trochę, ale z takim taki, taką, taką poczuciem takiej no, wyższości. No i tam coś też niby tam próbują, no, ale to nie jest. Mocił Panie to gdzie, gdzie tam im do nas salmatów. tak? No i pi pisze na przykład tak, że yy, trzewiki to, yy, to tylko w trzewikach normalnych chodzą tam tylko szlachcianki. A normalnie tam chodzą w takich chodakach z drewna czynionych, turkot taki czyniąc, że, że na, na ulicy usłyszeć się trudno. tak? Na przykład. Z tak? Tak takim uśmieszkiem o tym opowiadam, piszę. Kiedy indziej tam z kolei, że krwi to oni nie wylewają na ziemię po uboju, tylko skrzętnie ją zbierają i mieszają z kaszą, robią taką kiszkę krwawą, taką czarną, która u nich za przysmak uchodzi. Mnie też próbowali tym częstować, kiedy się wzbraniałem, a oni nalegali, to mówiłem, ale nie mogę. Dlaczego nie możesz? Bo po powrocie do kraju psi by mi to za złe mieli. Wszak to u nas w Polsce ich przysmak. No więc to tak, takie było zdanie, powiedzmy, salmatów na temat tej jedzonej tam gdzieś przez Skandynawów kaszanki. Tak? Ja odsyłam Państwa no, materiał na moim kanale autorskim Apologeticum-TV, tam jest właśnie różaniec po łacinie. Jest to łacina taka, jaka jest. Jest to łacina raczej tak zwana watykańska, czy włoska, po prostu. Włoszczyzna, taka jeżeli tam. będzie okazja, Osobiście to tego nie lubię. Książą sprawat się zadeklarował, że nagramy taki różaniec z łaciną klasyczną, odmówiony właśnie przez księdza Prałata. Ostatnie pytanie na koniec, może jakiś optymistyczny też akcent jeszcze dodatkowo, jakiej. Polski chcemy, jaka Polska jest nam potrzebna. Jakiej chcemy? Jak ja pra, jakiej ja pragnę, pragnę? Pragnę Polski wielkiej, katolickiej, tak? I to wielkiej pod, pod wieloma względami. Wielkiej duchem, tak? Na, 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 na wysokim poziomie moralnym. Nie takiej Polski, w której się, w której się morduje powiedzmy tam, gdzie na, następuje rzeź winiąte, gdzie się gdzie się tam powiedzmy mówi byle co, tam i tak dalej. tak? Nie, no to z poczuciu odpowiedzialności ta wielkość powinna być duchowa, też kulturalna. Polski takiej nawiązującej, bym chciał, do najlepszych tradycji naszych przodków, do tej pierwszej wielkiej Rzeczy Pospolitej. Tak? Polski, w której Polacy rozumieliby to, co, rozumiano, co rozumieli nasi przodkowie przed wiekami. Skąd się wzięła nazwa Rzecz Pospolita? Tak? rzecz pospolita rzecz w znaczeniu sprawa święta sprawa którą nam pan bóg powierzył właśnie ta misja rycerstwa przed murza. i pan bóg posłał ileś rodzin nam na rubieże Europy takich żeby oni byli rycerzami obrońcami i to jest ta święta sprawa która nas łączy której wszyscy pospołu winniśmy służyć i też pospołu jej bronić stąd rzecz Pospolita, tak? tak to, tak to, żeby to było rozumiane. No i żebyśmy stworzyli, stworzyli też takie państwo, które, którego nikt nie odważy się zaatakować, najechać, bo jestem święcie przekonany, że my tego nie będziemy robili, bo tego nie mamy w genach po prostu. My, my, w zasadzie praktycznie to prawie nie robiliśmy żadnych najazdów tak, w historii. To, y to ta potężna Rzeczpospolita to, to powstała na, na fundamencie miłości przecież. Tak nawet w Unii, w tej pierwotnej polsko-litewskiej, tam jest odwołanie się do miłości, powiedzmy do, do Boga w Trójcy, Świętej Jedynego i że y, właśnie miłość się tego domaga, prawda? I, I zaprzestano walki między sobą, a stworzono wspólne, wspaniałe państwo. Właśnie na fundamencie Bożym, na fundamencie miłości. I tak bym to widział. Zresztą my możemy y, też wiele wkładać do wspólnego skarbca w łacińskiej cywilizacji, Europy, jako tej, tej prawdziwej Europy, tak? No, my jesteśmy, tak jak to było hasło jednego z Marszów Niepodległości, jesteśmy bastionem Europy, tak? I to yy, możemy tę Europę wzbogacać naszą właśnie historią, tradycją, naszym poczuciem wolności i odpowiedzialności wolności, w poczuciu odpowiedzialności, to jest to właśnie. tak yy, prze, jakiś tam takiej yy, pseudopoprawności politycznej przeciwstawiać prawdziwe wartości, które dziedziczymy od pokoleń. Więc to jest to. Jest to no taki, Taka Polska mi się marzy. Jest mhm. jeszcze jedno pytanie takie dodatkowe na koniec od widza Łukasz P pyta księdza Prawata, gdyby udało się odbudować owy wspomniany ustrój, o którym ksiądz Prawat wcześniej wspominał, który rozpowszechnia również pan Brown, w jaki sposób moglibyśmy się ustrzec przed rosnącym wpływem demokracji? Pewnie chodzi o demokrację tą liberalną, tą zepsutą, mm -hmm. przeciągniętą lewackimi ideami. Ja, ja nie kryję tego nigdy, po prostu no to, jest, to jest moja opinia. Tak, ja demokratą nie jestem. Żadnym, tak. Uważam, że jedyna udana to była właśnie ta nasza sarmacka XVI-wieczna. Ale y, osobiście jestem monarchistą, tak? Monarchistą jestem i y, y, uważam, że zawsze jak byłby y, pomazanie zboży na tronie, to nawet nawet y, y, to już inaczej ustawia tego samego człowieka, niż jak jest powiedzmy, prezydentem. No bo on ma to poczucie, że on odpowiada przed Bogiem, że on jest pomazańcem Bożym, ma jakieś poczucie odpowiedzialności za te wartości, które reprezentuje jako król, tak? Więc tu jestem, jestem, jestem zdecydowanie monarchistą. i yy, 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 przepraszam, jeszcze raz, jakie to było pytanie. Yy, Chodzi o wpływ tej zepsutej demokracji. A, wpływ na tego na no, właśnie ten ustrój, no który Nie, to trzeba przedstawi. po prostu, no tutaj tu jest, tu trzeba po prostu, yy, musimy się sami. I znaczy sami, przez oddziaływanie pozytywne na innych, też wychowywać do tego, żeby nie ulegać, powiedzmy, tej całej tam pożal się, Boże, poprawności politycznej, temu, temu demoliberalizmowi i tak dalej. No bo to jest, to jest rzecz straszna. Więc tutaj to jest. Właściwie prawdziwa, prawdziwa Europa, jeśli gdzieś ocalała, w sensie wartości, w sensie jakiejś tradycji, coś takiego, no to, no to u nas i, i na Węgrzech, tak? No to powiedzmy, a to, a to, co się dzieje w tej chwili w krajach zachodnich, no to z Europą tak naprawdę, z, z tradycjami europejskimi niewiele ma wspólnego. To już jest zupełnie inny świat i, i naszą rolą, też naszą misją do spełnienia jest, Europie y, przywracać europejskość, i właściwe miejsce i właściwy charakter. Tak? No, kiedy była prawdziwa Unia Europejska? W średniowieczu. To była najprawdziwsza Unia Europejska. Europa była jedna. Y, panował w, jak, jak Europa długa i szeroka, przynajmniej w kościele i, i, w, i na uniwersytetach, ten sam język: łacina. Tak? Na, na samym szczycie, jako, jako przywódca duchowy, jako wikariusz Chrystusa, Ojciec Święty i Jego zbrojne ramię, czyli cesarz, dalej królowie, którzy koronę otrzymywali od, ze stolicy apostolskiej. Tak? Byli z pomazańcami bożymi. Byli dla siebie powiedzmy braćmi. I to było takie poczucie jedności. Te same style przecież były, chociażby w architekturze, w ogóle w sztuce, i tak dalej. Jak Europa długa i szeroka? Ja spodawałem taki przykład, jak mówiłem o kolendach, prawda? Kolendy takie, jak tam powiedzmy. Adeste, Fideles czy coś takiego, prawda? No to jest akurat, akurat kolenda, która pochodzi z Anglii, ale równie dobrze, jeżeli tego się nie wie, to można by zgadywać. A może, a może Włochy, może Polska, może Hiszpania, może coś, prawda, bo wszędzie ta zbliżona kultura, co nie znaczy, że nie było tych smaczków specyficznych i że nawzajem poszczególne kraje, a nawet prowincje, się oddzia oddziaływając na siebie wzajem nie wzbogacały, bo to jedno i drugie, prawda? To ta, ta Europa powinna być taką wspólnotą, tak jak, tak jak naród jest wspólnotą rodzin, tak? tak też Europa powinna być rodziną poszczególnych krajów i narodów. tak? I to bardzo źle by się stało, gdyby, gdyby nastąpił taki wspominany tu właśnie gleischalt, takie wszystko, takie zrównanie, zrównanie tak je, jednego, tak do tego, to, do tego dążą wyrogowie Kościoła i Polski, no i to przede wszystkim masoneria i tak dalej, żeby to, żeby to wszystko po prostu zrównać, żeby zrobić taką taką Bezkształtną, bezbarwną masę, którą można swobodnie sobie kierować, zniewalać, i tak dalej. No i na to nam się nie wolno dać nabrać. Musimy być sobą. Bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi, za to, że mogliśmy porozmawiać. Bóg zapłać. Bóg zapłać! Dziękuję również Państwu za to, że oglądaliście nasz program. Pamiętajcie o tym, aby go udostępniać, aby wciskać kciuki w górę, aby przekazywać 1% podatku, aby wchodzić na stronę Marsz Niepodległości.pl, dalej strefa sponsorów i gadżety. Tam czekają na Państwa liczne cegiełki, które są wyrazem naszego podziękowania za udzielone Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości wsparcia. I oczywiście to wsparcie idzie na rzecz mediów narodowych. Pamiętajcie też Państwo, że już za chwilę jest program z mecenasem Marianem Barańskim, więc zostańcie z nami dosłownie 10 minut i mamy następne nagranie. Serdecznie Państwa zapraszam również na to drugie.